Dziś problemy działkowców w warszawskiej dzielnicy Włochy, odkąd powstała ta trasa, mają same kłopoty. Nie mogą dojechać do działek, nie mają prądu, a ich ogrody są stale zalewane. Jesteśmy we Włochach, gdzie znajdują się ogrody na Paluchu. To kompleks 9 ogrodów działkowych. Przecięła je trasa S2. Pod budowę tej trasy zlikwidowano część działek. Najwięcej 221 z ogrodu bohaterów Westerplatte. Już podczas prac działkowcy mieli problemy z dojazdem. Kolejny kłopot. Działki były pod wodą. Część z nich nie ma prądu. W ogrodach tuż przez dwa jest hałas. Na ten cel Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Polskiemu Związkowi Działkowców ponad 11 600 000 zł. Na zakup terenu wydała prawie 2 miliony złotych, a na odtworzenie infrastruktury ponad 3,5 miliona. Co się stało z tymi pieniędzmi? Pytają działkowcy. Pani prezes, pani pisała w tej sprawie, tak? Pisałam w tej sprawie, byłam osobiście u pani prezes Frankę. Pan Zawadka jest naszym opiekunem, tak jak mówiłam, ogrody i był doskonale poinformowany. Nie dostaliśmy z żadnych funduszy na usuwanie z tych skutków powodzi. Składaliśmy o dotację, nawet grosz do tej pory nie wpłynął. Czy jest możliwe, żeby państwo dostali jakieś odszkodowanie za to, że ich przez 3 lata zalewało? Możliwe, tak, jest to możliwe. Jeżeli taki wniosek wpływał, okręgowy zarząd, a jego prezydium podejmuje wtedy decyzję. Pani mówi, że wniosek, proszę. Proszę spytać pana, czy okręgowy zarząd dostał odszkodowanie na usuwanie tych skutków tutaj powstałych podczas... Dostał odszkodowanie? Okręgowy zarząd dostał odszkodowanie od kogo? Od dyrekcji, tak? Od Generalnej Dyrekcji. Nie odpowiem na to pytanie w tej chwili. Nie. Ale pan jako skarbnik, pan nie wie? Nie, dlatego, że to nie dotyczy mojego okresu, tylko poprzedniego. A, czyli też jeszcze inni ludzie byli, inni ludzie byli. To straszna rotacja w tym mazowieckim zarządzie. Owszem, jest rotacja. Też oczywiście zalewa. Panie? Każde wie. Czy ta woda się podnosi? Podnosi się, wszystko idzie z góry w dół nasz, na nasze działki. Zaraz po tej budowie, wszystko, tak? Tak, tak, tak. Państwo wiedzieli, że to jest taki bałagan? Trudno powiedzieć o bałaganie. No jeśli ludzi zalewa przez budowę, no to chyba nie jest na porządku. No, ludzie piszą do okręgowego zarządu i się skarżą. Do pana. Nie, do okręgowego zarządu, nie do mnie. Okręgowy zarząd to jest zespół ludzi. Zarząd występował w tej sprawie do okręgowego zarządu. Do dzisiejszego dnia ani odpowiedzi na pisma, ani na odpowiedzi ustnej kompletnie nic nie mamy. Działek bohaterów Westerplatte przeznaczył pieniądze. Ja pojechałem swoim samochodem dostawczym, przywiozłem materiały. Postawiliście ten płot. We własnym zakresie postawiliśmy. Chodziło o nasze bezpieczeństwo. A teraz staracie się o odszkodowanie z Generalnej Dyrekcji? Staraliśmy się już wcześniej, bo dużo jest uszkodzeń na tym terenie, ale do dzisiejszego dnia nie dostaliśmy nawet złotówki, ani dotacji z okręgowego, ani z Generalnej Dyrekcji, nic. Nie jesteśmy po prostu stroną. Nikt się nie przejmuje losem działkowców. To jest totalny bałagan po prostu. Był jeszcze jeden słup po tamtej stronie. Ten słup nie został odtworzony, w związku z czym te 25 działek tu nie ma skąd dostać prądu. Była wycena robiona przez podwykonawcę Bilfingera, wycenili to na około 40 tysięcy. I taką wycenę pani dostała i dlaczego pani nie przystąpiła do zrobienia projektu? Nie mamy na to funduszy. Z jakich funduszy mamy odtworzyć tą infrastrukturę? W umowie, którą zawarł Okręgowy Zarząd z Generalną Dyrekcją z dnia 1 sierpnia 2008 roku, mieliśmy to zagwarantowane. Odtworzenie istniejącej infrastruktury, w tym energii elektrycznej, dróg dojazdowych i wodociągi, melioracji, wszystko. Witam Państwa. Tak wyglądają realia ogrodów rodzinnych w Polsce. Związek wziął odszkodowanie. Ogród nie dostał nic. PZD płacze z powodu niezarejestrowania statutu. Otrzymałem kopię pisma, jakie działkowiec z 35-letnim stażem wysłał do urzędu. Cytuję fragment. W dniu 15 stycznia bieżącego roku odbyło się 24. posiedzenie Krajowej Rady PZD prowadzonej przez pana Eugeniusza Kondrackiego, który szczególną uwagę poświęcał negacji treści postanowienia Sądu Rejonowego dla miasta Warszawy odmawiającego rejestracji statutu uchwalonego na nadzwyczajnym zjeździe PZD w październiku ubiegłego roku. Jednocześnie informując, PZD nie otrzymało jeszcze w sposób oficjalny decyzji i sugerując odwołanie się od tej decyzji do sądu. Mimo rzekomego braku oficjalnej decyzji, pan Kondracki operował cytatami stanowisko organu nadzoru
z 28 listopada 2014 oraz postanowienia sądu z dnia 7 stycznia. Cechą pana Kondrackiego jest stosowanie nadinterpretacji lub mataczenie. Cytuję. Nie można dzisiaj podważać tych zapisów i twierdzić, że są nieważne. Sąd przecież wcześniej badał ich zgodność z ustawą o ROD i prawem o stowarzyszeniach, więc niezrozumiałe jest kwestionowanie ich przez referendarza, zwłaszcza że sama ustawa nakazała PZD uchwalić statut na zasadach uregulowanych w dotychczasowym statucie. Mój respondent pisze dalej. W 2008 roku Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy wezwał wnioskodawcę, czyli PZD, do usunięcia przeszkód do dokonania wpisu. Przedmiotem wniosku było udokumentowanie rzetelności przeprowadzonych wyborów delegatów. Sąd Rejonowy przyjął argumentację wnioskodawcy, że okazanie żądanej dokumentacji wymagałoby okresu 6 miesięcy. Dla wtajemniczonych osób z PZD była to celowa dezorientacja sądu z powodu braku kompletu dokumentów. Dotarliśmy do tego dokumentu. 21 lutego 2008 roku PZD tłumaczył się, że skompletowanie dokumentacji jest praktycznie niewykonalne. Związek nie jest przygotowany organizacyjnie do takiej procedury zarówno od strony finansowej, jak i merytorycznej. Funkcjonowanie PZD, począwszy od szczebla ogrodowego przez okręgowy, a na krajowym kończąc, oparte jest o pracę społecznych działaczy. Bez wątpienia nie wszystkie te osoby przygotowane są do zadań, z których realizacją wiązałoby się wykonanie obowiązków nałożonych przez sąd. I uwaga, żaden przepis nie nakłada na PZD obowiązku przechowywania dokumentacji, której dostarczenia sąd żąda. Może się okazać, że w przypadku niektórych ogrodów związek nie będzie w stanie dostarczyć z powodu braku oryginałów. A wiecie Państwo, ile usterek zaznaczył referendarz w postanowieniu z 11 lutego 2008 roku? Aż 13 punktów wymagało uzupełnienia. A podobno mają tak doskonałe biuro prawne. Zjazd trwał 2 dni. A kiedy czytałem sprawozdanie, to ja bym cofnął się w lata 50. minionego stulecia. Socjalistyczna mentalność, socjalistyczne słownictwo, umysłowa pustka. I co 3 zdania oklaski. Do tego niewyobrażalny bałagan organizacyjny, jaki trwa do dziś. Ale pieniądze przez 30 lat się brało. I drugi list. Wprawdzie podpisany, ale jego autor prosił o zachowanie anonimowości. Mój respondent określił się jako delegat na ostatni zjazd, nadzwyczajny zjazd PZD. Dysponuję listą obecności i znalazłem na niej to nazwisko. Poprosiłem o kontakt telefoniczny i działkowiec ten zgodził się porozmawiać. Prawie półgodzinna dyskusja wiele wyjaśniła. Uzyskałem też zgodę na opublikowanie fragmentów tego listu. Przytoczę zatem jego główne myśli. Pragnę przekazać panu moje spostrzeżenia jako delegat na ostatni październikowy Krajowy Zjazd PZD. Jego atmosfera do złudzenia przypominała czasy partyjnych konferencji. Ci sami ludzie, te same frazesy, wielokrotnie powtarzane. Ja też głosowałem za przyjęciem statutu jak inni, gdyż głosowanie nie było tajne. Zdaję sobie sprawę, że oszukaliśmy naszych działkowców. Najpierw wyprowadzaliśmy ich na
uliczne demonstracje, a kiedy przyszło do wyboru delegatów, zlekceważyliśmy podstawowy szczebel organizacji. Uznano, że wystarczy skrzyknąć się na szczeblu okręgowym i to wystarczy. Niestety, dla wielu działaczy nic się nie zmieniło. Prezes Eugeniusz Kondracki nie jest zadowolony z nowej struktury, w jaką związek został wtłoczony. W poprzedniej formie PZD pozostało poza kontrolą. Jako stowarzyszenie obowiązywać go będą inne reguły. Problemy związku dopiero się zaczynają. Jako stowarzyszenie będą go wizytować organy kontrolne nasyłane przez naszych przeciwników. A tych sami sobie stworzyliśmy. Od wójta w gminie po władze wojewódzkie. Powstanie problem wynagrodzeń dla zarządów, które zgodnie z ustawą muszą pracować społecznie. I tu żadne powoływanie się na lex specialis nie pomoże. Uważam, że Krajowy Zjazd powinien odwołać prezesa Kondrackiego i jego zastępców za szkody, jakie przynieśli działkowcom i ogrodom. Potrzebne są nowe kadry. Potrzebna jest nowa struktura obejmująca jedynie województwa. Po co nam tyle okręgów i delegatur? Niestety, prezesi okręgowi boją się podnieść rękę za zmianami. Brakuje ludzi zaangażowanych do usunięcia tego bałaganu, jaki związek sam stworzył. A czas Leśnych Dziadków minął nieodwracalnie. Jeden z ogrodów na Warmii i Mazurach otrzymał korespondencję od kancelarii prawnej Siergiej i Partnerzy. Korespondencja w uzasadnieniu zaczyna się od zdania: z nieoficjalnych informacji okręgowy zarząd dowiedział się, że... Co to znaczy nieoficjalnych? Czy to jest kancelaria prawna, czy agencja wywiadowcza? Kancelaria podejmuje się zadania na podstawie tak niedokładnych informacji? Eugeniusz Kondracki przy każdej okazji podkreśla, że związek nie stoi na przeszkodzie rozwoju miast. Jak zwykle kłamie. Jak podała prasa regionalna, tematy szczecineckie, w Szczecinku burmistrz miasta w miejsce 39 działek chce utworzyć kamping nad jeziorem dla turystów. Zaproponował przeniesienie ogrodu 6 km dalej i doklejenie działek do istniejącego w tym miejscu innego ogrodu. I co? Nigdy, powiedzieli działkowcy. Tu mamy blisko, no i jest jezioro. Działkowcy nie będą jeździli 6 km, choć to rowerem kwadrans jazdy. Oczywiście Krajowa Rada trąbi to samo. Rekreację przenieść, działki zostawić w centrum miasta. Burmistrz Szczecinka Jerzy Hardy Douglas musi dbać o klasę miejską. Zapowiedział więc oddanie sprawy do sądu. Na blogu wcześniej napisał, cytuję: osobiście nie mam nic przeciw działkowcom. Wręcz odwrotnie. Uważam, że posiadanie swego małego ogródka jest rzeczą pożądaną, pożyteczną i daje radość setkom tysięcy ludzi, których na inną formę wypoczynku nie stać. Nie może być jednak tak, że PZD uzurpuje sobie bycie poza ogólnie obowiązującym prawem. Przypominam sobie trudne rozmowy z działkowcami z ulicy Szczecińskiej. Mimo iż plan zagospodarowania terenu przewidział dla niezwykle atrakcyjnie położonych, dochodzących do jeziora terenów ogródków zupełnie inną funkcję, mimo iż działka przy Szczecińskiej jest własnością miasta, ustawa o ogródkach działkowych uniemożliwiała przejęcie terenów bez zgody związków, a zarząd konkretnych ogródków działkowych zgody nie wyraził. A nawet gdyby wyraził, to mimo iż działkowcy użytkują ten teren, użytkują nie swój teren i przez lata czerpali z niego pożytki,
miasto musiałoby wypłacać odszkodowania i dodatkowo zaproponować inną ekwiwalentną działkę. PZD stał się państwem w państwie. Stał się reliktem minionej epoki, w którym synekury znaleźli podobni do tych ze Związku Piłki Nożnej leśni dziadkowie. Sprawa PZD to szczyt góry lodowej przeróżnych prawnych absurdów nadal funkcjonujących w naszym pięknym kraju. I jeszcze materiał uzyskany z telewizji Chojnice. Kolejny temat, który jest tym naszym otwarciem, to są pracownicze ogrody działkowe. Pamiętacie Państwo, że od ponad roku jesteśmy w sądzie. Powództwo złożyła Gmina Miejska Chojnice o wygaszenie wieczystego użytkowania na metalowcu. W tym czasie na ogrodach działkowych powstało stowarzyszenie, które jest następcą prawnym PZD. I Sąd Rejonowy w Chojnicach wydał postanowienie o wygaszeniu wieczystego użytkowania tego terenu. I to wieczyste użytkowanie wróciło do miasta i w tej chwili jedynym właścicielem ogrodów Metalowiec w Chojnicach jest miasto Chojnice. Odwoływać może się jedynie do Sądu Okręgowego w Słupsku stowarzyszenie, ale stowarzyszenie nie ma interesu prawnego, żeby się odwoływać, bo rozmawiałem w tej sprawie. Równolegle toczy się plan miejscowy. Jestem już umówiony na połowę grudnia z zarządem stowarzyszenia na konsultacje komunikacyjne, planistyczne. Potem będziemy chcieli się spotykać już po nowym roku w styczniu z ogółem działkowców i będziemy chcieli prezentować projekt tego planu, wsłuchując się w wnioski do planu. Jest duża szansa, aby plan został przyjęty w miesiącu marcu, kwietniu. To otworzy wówczas pole do realizacji zagospodarowania już wówczas osiedla Metalowiec, w którym będą funkcje rekreacyjne, funkcje działek budowlanych i funkcje działek również ogródkowych. Jestem przekonany, że Rada Miejska, proponując nabycie tych terenów dla tych osób, które będą chciały nabyć, zastosuje daleko idący upust, o czym mówiłem w tamtej kadencji. Będziemy również przewidywać formę przekazywania nieruchomości w formie wieczystego użytkowania, a dla tych działkowców, którzy nie mają perspektywy, wizji, możliwości czy chęci nabycia nieruchomości, będziemy chcieli użyczać grunty pod uprawę ich ogrodów działkowych. I czwarta forma to ta najgorsza, jeżeli ktoś będzie chciał rezygnować, to oczywiście urząd będzie wypłacał odszkodowania i w przypadku rezygnacji działki będą sprzedawane w przetargach nieograniczonych, ale chyba nie dojdzie do takich sytuacji, bo każdy działkowiec jest mocno związany ze swoją pracą, którą włożył w tą działkę i tutaj nic się dla działkowców nie zmienia, wręcz relacje będą moim zdaniem bardziej pozytywne niż te, które można wypracować w PZD. W okresie przedwyborczym pan Jerzy Meger mówił o tak zwanych tytułach prawnych do nieruchomości. Ja na zebraniach, na które nie byłem zapraszany, się wpraszałem i mówiłem, że burmistrz Chojnic nie jest w żadnej grupie wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy zaskarżają ustawę w Sejmie. Jeżeli Sejm właszczy tych, którzy mają ogrody działkowe, no to ja nigdy nie będę przeciw, tak? Bo będzie ustawa i miasto Chojnice to uwłaszczenie zrealizuje. Natomiast do tego jest jeszcze daleka droga. Trzeba z działkowcami rozmawiać szczerze, nie można ich po prostu dezinformować. Miasto żadnego zamachu na ogrody działkowe nie będzie realizować, nie mamy żadnych planów w stosunku do ogrodów, które funkcjonują w mieście. Sprawa ogrodów w Poznaniu przy ulicy Multowskiej, gdzie PZD musiało zapłacić 9,5 miliona złotych za bezumowne korzystanie z gruntu, nadal nie rozstrzygnięta. Zajmuje się tym zarówno Sąd Rejonowy, jak i Sąd Okręgowy. Tymczasem na Podlasiu właściciele odzyskanego gruntu zażądali od działkowców 8 milionów złotych. Zobaczymy, co teraz zrobi PZD, który twierdzi, że kasy nie ma. Czy tak jak poprzednio będzie żebrał po działkowcach, aby zapłacili?
Zamiast załatwiać księgi wieczyste, wprowadzono działkowców. Skutki tego ponoszą oni dzisiaj sami. Wbrew kalkaniu PZD, kolejne stowarzyszenia wpisywane są do KRS-u. Tym razem gratulujemy wpisu Stowarzyszeniu Ogrodowemu Dębowa Góra w Sosnowcu, Stowarzyszeniu Ogrodowemu Słoneczko w Jaśle, Stowarzyszeniu Ogrodowemu Bratek w Jaśle i ROD Relax w Sieradzu. Gratulujemy, udało Wam się. Walne zebranie na podstawie paragrafu 77 Statutu PZD uchwalonego przez 7 Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców uchwałą nr 1 z dnia 6 kwietnia 2006 roku zwoływał zarząd ROD. Statut ten stracił moc w dniu 23 października 2014 roku. Walne zebranie na podstawie paragrafu 59 Statutu PZD uchwalonego przez 11 Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 23 października 2014 miał zwoływać zarząd ROD. Statut ten miał wejść w życie z chwilą jego uchwalenia, ale sąd odmówił jego rejestracji. Kto może dziś zwołać walne zebranie? Nikt. Każde walne zebranie, jako odbyte bez podstawy prawnej, będzie nieważne. Do zobaczenia. Piszcie do nas na adres sodtv@wp.pl. Gwarantujemy anonimowość. Zapraszam też do lektury na stronie www.polskalewica.pl w zakładce PZD. Dobrosław Wieliński, takie są fakty. Jak obcy ktoś sen, nie mówił mi.